Rak. Osoby urodzone w znaku raka są wrażliwe i łatwo ulegają wzruszeniom. Tak jak mimoza składa liście, gdy się je dotknie, tak rak się zamyka w sobie, jeżeli go ktoś urazi z zewnątrz. A jak się potrafi martwić? Często nawet na zapas lub w każdym razie bez powodu. Wśród osób z tego znaku spotykamy też hipochondryków oraz ludzi widzących przyszłość w czarnych kolorach. Kassandra na pewno miała słońce w raku. Rak nie może uwierzyć, że mu się wszystko powiedzie, że nie będzie miał kłopotów. Jest przekonany, że gdzieś tkwi niebezpieczeństwo. Tym większe, bo niewidzialne i nieznane. Naprawdę, dobrze czuje się rak dopiero u siebie w domu, w swych czterech ścianach. Tu może spokojnie odetchnąć. Tu się czuje bezpieczny, niczym niezagrożony. Ta cecha raka łączy się z jego charakterystycznymi skłonnościami do bogatego życia wewnętrznego. Do tego przyczynia się w pewnym stopniu także jego łagodność i uczuciowość. Rak zna swój charakter i zdaje sobie sprawę z tego, dlatego też odczuwa pewien lęk przed światem. Po prostu obawia się, by go twarde życie nie zdusiło, nie zagniotło, nie uczyniło mu krzywdy lub szkody. Zapewne nasz rak w swej wrażliwości przypomina chwilami swego imiennika raka, skorupiaka na wiosnę, w okresie zmiany skorupy. Będąc przez jakiś czas chronionymi przez pancerz i bezbronnym, czuje się on bezpieczny tylko w swej norce. Tymczasem receptywność, subtelność i delikatność uczuć raka są tak silne, że w ogóle trudno go oszukać. Natychmiast wyczuje on obecność osoby nieprzychylnej, nie mającej stosunku do niego uczciwych intencji. Tak więc obawy jego są płonne, jego przesadna ostrożność zbędna, niepotrzebna. Współżycie z rakiem nie jest szczególnie trudne, lecz należy szanować jego poglądy, jego sposób życia. Nie wolno wobec raka być szorstkim, porywczym. Nie wolno zadrasnąć jego miłości własnej, jego ambicji. Nie wolno go oszukać, choćby chodziło o domowe drobnostki. Rak jest przywiązany do swego mieszkania, ogródka, do rodziny i do życia domowego. Lubi stawy, rzeki, morze, ploteczki, wygody. Zawsze zwraca uwagę na dobre wychowanie, na grzeczność, uprzejmość, takt. Nie znosi natomiast chamstwa, brutalności, oschłości serca, bezczelności, arogancji, cwaniactwa, łobuzerstwa, kpin z jego osoby oraz ośmieszania go. Także nie lubi, gdy o nim plotkują. To na przykład skorpionowi będzie obojętne. Rak zwraca dużą uwagę na pozory. Często przejmuje się tym, co powiedzą ludzie i rzadko kiedy uczyni coś wbrew ogólnym poglądom. Skłonić mogą go do tego tylko sprawy związane z uczuciem. W tym wypadku z pewnością postąpi właściwie, bo intuicja i domyślność raka są niezrównane i niezawodne. Im wyższy poziom raka, tym silniej jest u niego rozwinięte poczucie własności. Nie ma ono jednak nic wspólnego z pozornie podobnym objawem u byka, któremu daje zadowolenie sam fakt posiadania czegokolwiek wartościowego, co wynika z jego skrajnego materializmu. Poczucie własności raka jest spowodowane przywiązaniem do czegoś, na przykład do starannie według własnego gustu rządzonego mieszkania, do nabytego obrazu, docelowo skompletowanej biblioteki.
Wzmożone poczucie własności ma u raka podłoże emocjonalne. Ciekawe, że z tego znaku wywodzi się większość zbieraczy antyków, kolekcjonerów, różnych dziwacznych przedmiotów, zawziętych i wytrwałych poszukiwaczy rzeczy spotykanych rzadko, choć nieraz o małej wartości. Tej manii nie wolno mylić ze spotykanymi uwagi zwyczajem bezplanowanego zbierania różnych bibelotów i pamiątek, często bezsensownych, i zaśmiecania nimi mieszkania. Przywiązanie raka nie dotyczy wyłącznie tylko jego najbliższego otoczenia. Silne więzy mogą go łączyć także z osiedlem, w którym mieszka, z miastem lub gromadą. Tam nieraz rak lubi udzielać się społecznie, zajmować stanowiska radnego lub w inny sposób być pożytecznym dla ogółu. Nieraz zdarza się, że rak, a także i ryby, udaje twardego, energicznego człowieka, ciesząc się w duszy, że go się ktoś boi, że go się ktoś wystraszył, że ma przed nim respekt. Kto się zna na ludziach, łatwo przejrzy tę maskaradę i nie da się zwieść pozorom. Według prastarych reguł znak raka jest symbolicznie jakoś spowinowacony z księżycem, któremu znowu podlegają wszelkie wody i płyny. Z doświadczenia wiadomo, że to niczym niewytłumaczalne powinowactwo dochodzi nieraz do granic śmieszności. I tak przykład: rak lubi mieszkać nad wodą, wakacje, urlopy chętnie spędza nad jeziorami, lubi podróże statkiem, wycieczki kajakiem, często uwielbia pływanie. Nikt nie myśli, że charakterystyczna uczuciowość raka przejawia się u niego jakimś niedołęstwem życiowym. Wśród raków spotyka się wielu dzielnych ludzi, zajmujących nieraz stanowiska wysokie i odpowiedzialne. Wiadomo, że raki dobrze nadają się do pracy samodzielnej, niezależnej od cudzej decyzji. Ich sposób postępowania bywa przemyślany i cechuje je poczucie odpowiedzialności. W pracy bywają raki małostkowe, lecz dokładne. Na wyższym poziomie intelektualnym spotyka się w znaku raka często archeologów, geologów, geografów, językoznawców, a także ich historyków. Wśród laureatów Nobla raki stoją na czwartym miejscu. Rak jest człowiekiem o zmiennych nastrojach. Nikt bowiem nie jest tak zależny od otoczenia jak rak. Na nikogo innego nie działają tak silnie środowisko, towarzystwo i obce indywidualności. Nikt tak nie kieruje się sympatiami i antypatiami jak ludzie, którzy mają słońce w znaku raka. Gdy rak znajdzie się w otoczeniu, w którym duchowo nie harmonizuje, staje się wręcz chory. Będzie mrukliwy, zgryźliwy i zamknięty w sobie. Będzie siedział w towarzystwie mu niesympatycznym i będzie cierpiał. Na jego miejscu baran by poszedł do domu. Byk by w ogóle nie przyszedł, bliźniak by sobie z tego nic nie robił, a skorpion by wszystkim zgłośliwie dogryzał. Z tym największy jest ambara, żeby dwoje chciało naraz, powiedział Boy w wierszu Stefania, napisanym w młodości. Możliwe, że był wówczas pod wrażeniem niekonsekwentnego postępowania jakiejś dziewczyny, mającej słońce w raku. Panie te bywają nawiedzane przez tęsknoty, fantazje i marzenia. A gdy się kiedyś szczęśliwie zdarzy okazja urzeczywistnienia pragnień, wtedy okaże się, że im tego dnia właśnie brak nastroju. Dzieci ze znaku raka są wyjątkowo przymilne i czułe i uczuciowe. Takich rodziców często garnia obawa, czy aby ich dziecko da sobie radę w życiu. Nieraz występują u nich marzycielskość oraz miłość do zwierząt. Należy popierać kontakty towarzyskie małego raka, pozwalać mu na zapraszanie kolegów, koleżanek, co go ośmieli i przyczyni do ułatwienia jego kontaktów z ludźmi. Gdyby mały rak miał trudności z nauką, nie należy go ganić. Nagany tylko go wystraszą i speszą. Raczej powinno się mu przyjść z
pomocą wyszukać trudności i je usunąć. Rzadko jednak który wychowawca potrafi zrozumieć psychikę młodego raka. Pan rak nie mógłby inaczej liczyć na medale i ordery za dzielność w życiu seksualnym, gdyby takie odznaczenia przyznawano. Natomiast jego ofiarność i czułość w stosunku do partnera wysuwa go wśród znaków zodiaku na czołowe miejsce. Za kulisowym motywem postępowania raka będzie zawsze łagodna uczuciowość. Pan rak nie zawsze umie się właściwie rządzić pieniędzmi. Jest więc wskazane, aby w takich przypadkach, co prawda dość rzadkich, żona miała pewien wgląd w te sprawy, o ile nie uda się ich całkowicie przejąć rodzinnego budżetu. Oczywiście mam na myśli żonę oszczędną i gospodarną. Czasem spotyka się w tym znaku obrażalskich, co do dotknięci jakimś niecierpliwym, nieopatrznie powiedzianym słowem małżonki, potrafią się zasklepić swoje, usztywnić jak rak w skorupie, milcząc, zawdzięczy nieraz przez kilka dni. W takich wypadkach trzeba uzbroić się w cierpliwość i spokojnie odczekać, aż pan i władca raczy odtajać. Tu dobra kuchnia może też zdziałać cuda. Przedstawiciele tego znaku, raka, łączą bardzo więzy uczuciowe, rodzinne. W okolicznościach niekorzystnych może się zdarzyć, że więzy te stają rakowi na przeszkodzie w jego ekspansji zawodowej. Nieraz widuje się u raka jakby pewną towarzyską nieśmiałość i zażenowanie. To nie ma większego znaczenia, bo gdy zajdzie potrzeba, rak potrafi wykrzesać z siebie dużo inicjatywy, przedsiębiorczości i energii. Do serca męża, mającego słońce w znaku raka, wjedzie niezawodny szlak. Hasło: do serca przez żołądek ma tutaj szczególne ucieleśnienie. Należy jednak pamiętać, iż dla pana raka nie wystarczy samo dobre jedzenie. Musi ono być przy tym podane estetycznie. Wszelkie gastronomiczne akcesoria, jak ładna porcelana, serwetki, kwiaty na stole oraz cisza w trakcie posiłku, to dla pana raka rzeczy równie ważne. Pan rak jest dobrym i zgodnym mężem, ale nie wolno mu podczas jedzenia pokazywać złych humorów, kaprysów, grymasów. Tego bardzo nie lubi. W życiu miłosnym raków na pierwszym miejscu stoją nie tylko problemy seksualne, co sprawy uczucia, harmonijnego współżycia i wzajemnego zrozumienia się. Żaden ze znaków nie jest tak oddany tradycji, sprawom rodzinnym jak rak. Jego usłużność i chęć niesienia pomocy bliźnim czyni z niego bardzo pożądanego w małżeństwie partnera. Żony, mające słońce w znaku raka, wszystkie wyszły za mąż z miłości. Zdarza się jednak, że nieśmiałość tych pań nabiera cech kompleksu i że na skutek różnych wewnętrznych oporów pozostają one nieraz starymi pannami. Pani rak często przeżywa rozczarowania w miłości i małżeństwie. Na biedaczkę swej dobroci zasługuje na to, aby nie robić jej krzywdy. Mama rak będzie przypominała zawsze kurę nad kurczętami. Stale będzie w strachu, że coś mogło się stać jej dzieciom, bo świat jest przecież pełen niebezpieczeństw i ponurych niespodzianek. Mało kto kocha swe tak dzieci jak mama spod znaku raka. Żony z tego znaku najchętniej same wykonują wszystkie prace domowe. Należy im w tym pomagać, bo nie zawsze mają odwagę zaprzątać do roboty kogoś z domowników. Dla większości mężczyzn są w ogóle za dobre. Egoistyczni mężowie nieraz zbytnio wykorzystują tę cechę małżonki z raka. Raki nie lubią rozwodów. Realiści przywiązują do rodziny, często pantoflarze, których żony łatwiej urabiają na swą modłę. W sprawach seksualnich niezbyt
skomplikowani. Pan rak lubi i ceni wygody. Do pracy chętnie przebiera się w stare spodnie i nakłada pantofle. Siada w wygodnym fotelu, aby w spokoju przeczytać gazetę. Podkreślamy, w spokoju nie wolno mu w takich chwilach zawracać uwagi domowymi troskami. Miejmy dla pana raka trochę wyrozumiałości. Patrząc obiektywnie, musimy przyznać, że do szczęścia potrzeba mu stosunkowo niewiele. Nie odmawiajmy mu drobnostek, schodźmy mu z drogi, gdy powróci z domu zmęczony. Starajmy się ułatwić mu życie, a płaci nam się stokrotnie, miłością i dobrocią. Panie nie znają, panie ze znaku raka robią wrażenie łagodnych, cichych, cierpliwych. Takimi też są w większości wypadków. W swoisty sposób okrężnymi drogami potrafią jednak przeprowadzić swą wolę. Bez krzyków, hałasów, grzecznie, uprzejmie umieją jednak zjednać partnera dla swych myśli. Dyplomatycznie podsuwając mu autorstwo swych pomysłów. Kobieta urodzona w znaku raka nie szuka miłosnych przygód. Przypomina ona fiołek pod listkiem. Pragnie być znaleziona. Chce, by ktoś odkrył jej istnienie. W sprawach erotycznych jest pani rak mało aktywna. Potrzebuje więc partnera zdecydowanego. W małżeństwie jest pani rak czuła i uległa. Łatwo ją jednak dotknąć, urazić nieopatrznym słowem. Jej sarnia pochliwość to cecha wrodzona temu znakowi. Często więc bywa w życiu przeoczona, zapomniana, choć mało kto ma tyle zalet matrymonialnych, co pani rak. Jej erotyka jest prymitywna i nieskomplikowana, lecz pani rak potrafi się przystosować i pojęta z niej uczennica, co poniekąd uzupełnia jej brak fantazji erotycznej. W miarę narastania ilości obowiązków domowych łatwo następuje u pani rak zanik zapotrzebowania erotycznego. Wówczas staje się ona często kłótliwa i zgryźliwa i tak jak kiedyś w młodości jej charakter wydał się prosty i nieskomplikowany, tak z czasem może stać się trudno zrozumiały. Jeżeli partner traktuje panią rak niewłaściwie, pani rak to typ szukający oparcia, typ wrażliwy i ofiarny, nieco boleściowy, który jednak mimo licznych oporów wewnętrznych jest dobrym materiałem na żonę. Należy jednak pamiętać, iż rak wymaga traktowania delikatnego, oględnego i subtelnego. Kto będzie próbował przy pannie rak zbyt obcesowo zabierać się do dzieła, jest u niej z góry przegrany. Baran, byk i bliźnięta wyżywają się na zewnątrz. Rak żyje poniekąd do wewnątrz. Wszelkie zdarzenia, przejścia i przygody wchłania w siebie i przetrawia i przeżuwa. Określając go terminem naukowym, szwajcarski profesor psychologii dr Jung powiedziałby o raku, że jest to typ introwersyjny, receptywno-intuicyjny. Dlatego też częściej niż u innych spotkamy u raka choroby przewodu pokarmowego, pochodzenia psychosomatycznego, jak na przykład wrzody żołądka. Doceniajmy dobroć raka, lecz nie przeceniajmy jej. Może się zdarzyć, że cnota ta może się sprzykrzyć, jeżeli partner nie lubi jednostajności. Oscar Wilde wygłosił kiedyś dowcipną maksymę, że kobiety kochają nas nie za nasze cnoty, a za nasze wady. W sprawach pieniężnych jest rak nastawiony oszczędnościowo. Ma zazwyczaj myśleć kategoriami gospodarczymi, graniczącymi ze sknerstwem, a spekulacji owszem, lecz bez ryzyka.